Znajdujemy się w klubie filmowym Żyrafa w Gdyni przy Uchu. Kajak Jamboree jest to festiwal filmów i zdjęć o tematyce kajakowej. Jest to już trzecia edycja tego festiwalu konkursu. Mamy za każdym razem wystawę zdjęć kajakarzy z całej Polski. Są to zdjęcia o tematyce morskiej, o tematyce związanej z pływaniem na nizinach, na jeziorach, na rzekach. Filmy są również z zagranicy. Są to też filmy kajakarzy właśnie też z całej Polski. Pokazują pływanie po górach, pływanie po jeziorach, również morskie. Przygotowania do festiwalu zaczęły się już 2 miesiące temu. Wymaga to rozgłoszenia medialnego, czyli pisania listów mailowych do ludzi ze środowiska kajakowego, do sympatyków, do kajakarzy. Mamy również informacje na temat Kajak Jamboree na portalu trójmiasto.pl, gazeta.pl. Prowadziliśmy akcję plakatową w całym Trójmieście, ulotki, plakaty. Także wymaga to nagłośnienia. Chociaż ci, co wiedzą ze środowiska kajakowego, to im nie trzeba przypominać. Kajak Jamboree to przede wszystkim grupa przyjaciół. To dwa kluby kajakowe i klub filmowy, który mam szczęście prowadzić. I związało się to z miłości do, albo ze słabości do filmów i do pływania. Po mojej stronie jest jak gdyby sprawa kinowa i przyjaźń z ludźmi, którzy pływają na kajakach i promocja właśnie tego sposobu spędzania czasu. Wszyscy, którzy przychodzą, biorą udział w głosowaniu, wybierają najlepsze zdjęcie i najlepszy film, Nagroda Publiczności. W tym roku mamy również jury, które wybiera w kategorii kajakarstwo nizinne, kajakarstwo górskie, freestyle po Złotym Wiośle. Cena biletu wynosi 10 zł, może przyjść każdy. Cena obejmuje gorący posiłek i piwo.